Witajcie, kochani. Chcę wam coś pokazać. Na ostatnim filmie, w którym zwracam się z prośbą do Świadków Jehowy, aby swoje komentarze kierowali pod moje filmy, ale żeby te komentarze były związane z tematem filmu. Lub mniej więcej nawet z tematem filmu, aby dotyczyły jakiejkolwiek możliwości podjęcia rozmowy. Natomiast prosiłem o to niejednokrotnie chyba w tym filmie. I moi drodzy, oświadczyłem, że żadnych reklam nie będzie. Komentarzy w stylu reklamowanie swojej organizacji. Podałem nawet przykład, w jakim tonie nie będzie zamieszczany dany komentarz. Jeżeli będzie w takim i w takim tonie, to nie będzie zamieszczany. I miałem tu na myśli pewien komentarz z przeszłości. I kochani, od razu po tym filmie, co się dzieje? Nie wiem, czy mi to na złość, czy po prostu jest to zwyczajny zbieg okoliczności, ale spróbuję małymi krokami do tego dojść. Od razu po tym filmie patrzę w komentarze, pojawił się komentarz, który, o ile dobrze pamiętam, nie jestem pewny, ale w zbliżonym właśnie tonie kiedyś już się pojawiał i pojawił się znowu. I ja wam pokażę, ja wam przeczytam teraz, nie skasowałem tego, ale po przeczytaniu zaraz to skasuję. I wam przeczytam, w jakim tonie komentarze przychodzą i będziecie mieli wyraźny teraz przykład, jakich komentarzy nigdy nie zamieszczę pod moimi filmami. A więc, proszę bardzo, tutaj macie. I już czytamy. Pan Bogdan Jabłoński i o ile dobrze kojarzę, to właśnie imię i nazwisko już się przewijało i o ile dobrze kojarzę, to ten sam jakby skopiowany komentarz już się pojawiał. Komentarz ten dotyczy filmu, jak tutaj widzicie w ikonce, Ewangelia Świętego Jana, a Świadkowie Jehowy. Jak zaraz sami zobaczycie, bo ja to przeczytam, to komentarz ma się nijak do treści filmu. Kompletnie nijak. Jest to to, o czym mówiłem, jest to właśnie reklama swojej religii. No ale czytamy. Świadkowie Jehowy reprezentują organizację Jehowy. Prawdziwy Bóg to Bóg Jehowa. Katolicka Biblia Tysiąclecia, drugie wydanie, Psalm 83:19. Jahwe w języku hebrajskim, w języku polskim Jehowa. Jeśli chcemy uświęcać, popierać we wszystkim prawdziwego Boga Jehowę, to musimy należeć do jego organizacji. Taka jest zależność. Świadkowie Jehowy chętnie pomogą Państwu w poznaniu Biblii, a przez Biblię Boga Jehowę i Jego Syna Jezusa Chrystusa, Ewangelia 17:3. Serdecznie zapraszamy. I jak widzicie, kochani, komentarz ten spełnia wszystkie kryteria, o których mówiłem, jakich filmów nie będę zamieszczał. I tutaj taka prośba do pana Bogdana i do innych świadków Jehowy.
Moi drodzy, nie wklejajcie, nie piszcie tego, takich rzeczy, bo ja tego nie zamieszczę. Natomiast odnoszę wrażenie, że ten tekst jest po prostu na ślepo wycinany i wklejany, wycinany i wklejany pod wszystkimi filmami, w których pojawia się nazwa Świadkowie Jehowy. Szanowny Panie Bogdanie, takie działania nie są dobre, ponieważ nie słucha Pan tego, co według mnie, nie słucha Pan tego, o czym jest film, tylko widząc nazwę Świadkowie Jehowy, wkleja Pan taki już przygotowany wcześniej komentarz, który no może nie będę komentował tego komentarza, bo komentarz jest na bardzo słabym poziomie, że tak powiem. Komentarz Pana nie ma, nic kompletnie nie wnosi ze Słowa Bożego, cytaty, które Pan tutaj przytoczył. Kompletnie mają się nijak do organizacji Świadków Jehowy. Zresztą możemy sobie przeczytać, jak już jesteśmy tak daleko, to otwórzmy może Jana 17:3. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Tak więc te słowa mają się nijak do organizacji Świadków Jehowy, ponieważ organizacja ta nie chce poznawać Jezusa Chrystusa takim, jakim jest, i tylko chce poznawać Jehowę. Poznawanie Jezusa Chrystusa, jak to jest tutaj napisane, jest to poznawanie tej prawdziwej Ewangelii, którą głosił Pan Jezus Chrystus. Jest to także przyjęcie, jeżeli chce się poznać Pana Jezusa Chrystusa i się Go w końcu pozna, to jest to przyjęcie bezsprzeczne Jego boskości, o której też już mówiłem w moich filmach i której żaden ze Świadków Jehowy nie zaprzeczył, ponieważ jest to niemożliwe, aby zaprzeczyć słowom ze Słowa Bożego. To tak na marginesie. Natomiast, Panie Bogdanie, może faktycznie parę słów odnośnie Pana komentarza jednak tutaj powiem. Może to będzie dobre. Chociaż wątpię, że Pan obejrzy ten film, ale mam gorącą nadzieję. A jeżeli nie Pan, to być może przyda się to innym ludziom. To, co powiem. Następna sprawa. Zobaczcie, co się dzieje. Tutaj Pan pisze Katolicka Biblia Tysiąclecia, drugie wydanie. Szanowny Panie, Świadkowie Jehowy mają tendencję, zauważyłem, że mają tendencję do posługiwania się najróżniejszymi przekładami, ale tylko wtedy, kiedy jakiś werset jest im przetłumaczony na rękę. Pamiętam, szczycono się tym, że w którymś tam starym przekładzie, nie pamiętam, czy to była czy poznańska, czy gdańska, ale raczej poznańska, ale nie jestem pewien. W każdym razie miałem tą taką malutką Biblię i tam jeden raz było użyte słowo Jehowa. To był wielki wynalazek. Jest to oczywiście sprzeczne ze Słowem Bożym. Nie może być tłumaczenia Jehowa, ponieważ jest to
jakaś karykatura słowna czegoś, co jest jakimś wolnym tłumaczeniem na język polski. Myślę, że tetragramu JHWH, gdzie tam są właśnie, gdzie takie jest określenie użyte. Natomiast Jehowa ogólnie, samo słowo, ma się nijak do tych tłumaczeń. To jest to samo jak Kościół ma się nijak do określeń z Pisma Świętego prawidłowych, gdzie nie ma użytego słowa Kościół, tak wy używacie słowa Jehowa. Jest to wasze wolne tłumaczenie. To nie jest tłumaczenie ze Słowa Bożego, prawdziwego. Czytajmy dalej. Ogólnie, jak widzicie, komentarz jest w takim tonie reklamy, że Świadkowie Jehowy reprezentują organizację Jehowy. Ok, ale serdecznie zapraszamy do naszej organizacji, oczywiście, tak? No to już są słowa reklamujące. Tu oczywiście także jest reklama. Tutaj, jeśli chcemy uświęcać, popierać we wszystkim prawdziwego Boga Jehowę, to musimy należeć do Jego organizacji. To jest oczywiście, to jest akurat prawda, bo jeżeli chcecie uświęcać Jehowę, to musicie należeć do organizacji Jehowy, czyli do organizacji Świadków Jehowy. Jeżeli ktoś nie wierzy w takiego Boga jak Jehowa, no to oczywiście nie należy do tej organizacji, bo chce uświęcać we wszystkim prawdziwego Boga, tego, który stworzył niebo i ziemię, Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, który według Słowa Bożego Jehowa się nie nazywa. Tak więc kilka słów prawdy. Co jeszcze można tutaj dodać? Tu jeszcze jest jakiś Psalm 83, 19. Nie mam tu czegoś takiego. Być może chodzi o psalm, o tutaj, o 18. Niech poznają, że jedynie Ty, którego imię jest Pan, Ty jesteś najwyższy nad całą ziemią. Tu jest użyte wyraz Pan, natomiast powinno tu być, powinien być właśnie tetragram, tak mniemam, czyli JHWH. I Szanowny Panie Bogdanie, jeżeli jest tutaj użyty tetragram, to nie jest tam napisane żaden Jehowa. I jak Pan tutaj pisze, Jahwe w języku hebrajskim, co to w ogóle, o czym Pan w ogóle mówi? Aha, że tetragram to jest Jahwe w języku hebrajskim, tak? A Biblia Tysiąclecia, drugie wydanie. Nie wiem, czy mam tu taki ściągnięty przekład. Mam akurat. Zobaczymy tutaj. Aha, tu jest 19. Faktycznie. Dobrze. Znaleźliśmy. Niechaj poznają Ciebie i wiedzą, że Ty masz na imię Jahwe, że tylko sam jesteś najwyższy nad całą ziemią. Że ty masz na imię Jahwe. Nie wiem, czy wtedy zwracano się do Boga tak wymawiając Jego imię, natomiast my wiemy, że powinien znajdować się tetragram, który też jest opisany w Słowie Bożym. Pan Bóg sam mówi, co mniej więcej oznacza, ponieważ imiona Boga coś oznaczają. Natomiast co oznacza wasz
przemienione w słowo Jahwe, czyli po waszemu Jehowa, co oznacza, gdyby się bardziej wgłębić, to wiedziałby Pan, że wtedy alfabet był czymś więcej niż zwykłymi samogłoskami, spółgłoskami, jakimiś fonetycznymi takimi właśnie przekazami, że wszystko coś znaczyło. Tak więc jakaś literka oznaczać mogła liczbę, oznaczać mogła też całe słowo. Więc przekaz jest o wiele głębszy niż zwykłe tłumaczenie na wyraz Jehowa. To nie wiem, skąd to jest wzięte, naprawdę nie dochodziłem do tego. No w każdym razie wiemy, że jest to wymysł świadków Jehowy. Tak jak Kościół jest wymysłem tych, co się kościelą, czyli kościelnych. Nie mam zamiaru w tym filmie udowadniać jakimiś archeologicznymi odkryciami tego, że imię Boże jest takie czy inne. W każdym razie brzmienie, wymysł Jehowa nie jest absolutnie, nie zwracano się w ten sposób do Pana Boga. Tak więc w tym temacie to tyle. Ten komentarz nie ma tutaj dla mnie ani żadnej zachęty, ani żadnego przesłania, żeby się zainteresować akurat tą organizacją. Tak więc może trzeba będzie wymyśleć lepszy tekst, Panie Bogdanie. Bardziej zachęcający i bardziej zbliżony do prawdy. Oczywiście kasuję, usuń. I tak będę robił z każdym podobnej treści komentarzem. Ja bardzo proszę, żebyście nie wklejali tego, takich rzeczy, bo to nie ma kompletnie sensu na moim kanale. I to tyle. Mam nadzieję, że nie było to wklejone złośliwie, podyktowane, ta złość podyktowana ostatnim moim filmem, bo ja odnoszę wrażenie, tak drogą dedukcji dochodzę do tego, po swojemu oczywiście mogę się mylić, bo jestem tylko człowiekiem, ale dochodzę do tego drogą dedukcji w ten sposób, że Pan Bogdan nie ogląda kompletnie tych filmów, tylko po prostu, no, jeżeli jest film o Świadkach Jehowy, to trzeba tematycznie wkleić swój napisany wcześniej komentarz i tak ten komentarz jest wklejany, ten sam komentarz pod różnymi moimi filmami. Takie odnoszę wrażenie. Więc zachęcam serdecznie do zapoznania się z treścią filmu, ponieważ ma głębokie przesłanie i tam dowie się Pan i także inni świadkowie Jehowy, że wiele rzeczy, które są biblijne, są w sprzeczności, przepraszam, z tym, co głosi organizacja Świadków Jehowy. Takie są często przesłania w moich filmach. Zachęcam do obejrzenia, tak bez nerwów, na spokojnie i wtedy można się podzielić swoimi wyrażeniami, spostrzeżeniami dotyczącymi właśnie tego, co ja mówię. Bo takie komentarze, które właśnie skasowałem, świadczą tylko i wyłącznie o ignorancji, o niczym więcej, jak dla mnie.
I z uporem maniaka jest to robione. Nie potrafię tego zrozumieć. Nie chciałbym tutaj używać jakichś złośliwych określeń, złośliwych słów, ale naprawdę ciśnie mi się na język takie określenie, czy w tej głowie jest aż tak wszystko już wyprane, że nie można nawet podjąć dyskusji na ten temat, który jest w filmie, tylko trzeba po prostu no, wyuczonej regułki, wyuczoną regułkę wklejać wciąż jedno i to samo do znudzenia powtarzać. Przecież człowiek ma mózg, umysł i potrafi myśleć, prawda? Troszkę ruszyć głową, wysilić się, bo czasem coś nam jest niewygodne, ale jeżeli widzimy, że jest to bliskie jakiejś prawdy, lub przynajmniej wydaje nam się, to warto by to zbadać, prawda? Mi się też wiele rzeczy kłóci z różnymi rzeczami i dochodzę do tej prawdy, pytam się Pana Boga, jak to jest, bo to mi się kłóci z tym. Nie chcę wierzyć w takie słowa, bo mi się kłócą z tym, no ale to trzeba jakoś powoli dochodzić do tego. Nie można stanąć w miejscu, zamknąć się w takiej klatce umysłowej i tyle. Także zachęcam do samodzielnego myślenia i to tyle w tym filmiku. Chciałem Wam tylko pokazać, jak wyglądają mniej więcej te komentarze, o których mówiłem w poprzednim filmie. Pana Bogdana oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, zachęcam do rozmyślania nad Słowem Bożym i zachęcam do oglądania moich filmów i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Proszę pamiętać, że filmy te, które nagrywam, są to moje spostrzeżenia, moje przemyślenia i nie mówię w moich filmach, że moja racja jest najmojsza. Ja tylko dzielę się tym, co ja widzę w Słowie Bożym, z czym nie wszyscy muszą się oczywiście zgadzać. I możecie swoje zdanie wyrażać. O to tutaj chodzi, bo ja nie jestem żadnym nauczycielem, co też powtarzam, nauczycielem Słowa Bożego, ponieważ Słowo Boże mówi, że jeden jest nauczyciel. Nie jestem żadnym przewodnikiem duchowym, ani żadnym pastorem, ani żadnym księdzem. Powtarzam to od czasu do czasu, żeby było jasne, kim jestem, a kim nie jestem. Mam swoje poznanie, o które proszę Pana Boga i w taki sposób Wam opowiadam. Nikogo nie zmuszam do przyjęcia tych prawd, ale myślę, że jeżeli opowiadam to w łagodnym tonie, prosto z serca, to warto jest się z takim filmem zapoznać, prawda? I niekoniecznie trzeba przyjmować to, co ja powiedziałem, ale być może jakieś słowa trafią w czyjeś serce i ruszą coś do przodu, albo pomogą w odkryciu czegoś, co kiedyś było dla nas, no nie wiem, zagadką, tajemnicą. O to bardzo bym, o to mi właśnie chodzi i bardzo bym się cieszył, gdyby tak było. Natomiast, tak jak mówię, nikogo nie zmuszam i pamiętajcie, kochani, że ci, którzy mienią się być nauczycielami, czy przewodnikami, czy pasterzami właśnie, o to tutaj chodzi, to oni za to, że uczą na przykład czegoś, co prawdą nie jest, poniosą wszyscy karę, poniosą konsekwencje za tych ludzi, których w błąd wprowadzą. Słowo Boże mówi, żebyśmy nie byli szybcy do nauczania i właśnie do takich rzeczy, ponieważ sami się uczymy i możemy być w punkcie, który
jeszcze nie jest do końca zrealizowany jako prawda, natomiast my już tą swoją wiedzę chcemy wpajać komuś i mówić, że tak musi być. No mi Pan Bóg pokazał, że tak nie musi być. Że jeżeli nie ma pełnego przekonania w sercu, to absolutnie nie powinniśmy nawet przekazywać takiej wiedzy. Ja to kiedyś robiłem i przyznaję się do tego, i Pan Bóg mnie nauczył, że nie wolno mi tak robić. Jest to niebezpieczne, jest to niedobre. Dlatego staram się do Was mówić to, do czego jestem już przekonany. Tak samo jak jestem przekonany w 100%, że organizacja Świadków Jehowy nie jest organizacją Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie jest to lud wybrany przez Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Co też poświadczam i potwierdzam Słowem Bożym. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiam Was i z Panem Bogiem.